Dzień dobry, czy wiecie, co czeka nas w przyszłości? Będzie mrocznie, czy będzie świetliście? I jaką rolę w tym wszystkim odegra sztuczna inteligencja? O tym wszystkim w naszej najnowszej książce pod tytułem 2084. Sztuczna inteligencja i przyszłość ludzkości, której autorem jest słynny brytyjski matematyk John Lennox. Mam nadzieję, że Johna Lennoxa nie muszę Wam przedstawiać, bo pewnie znacie jego książkę Czy nauka pogrzebała Boga? A teraz właśnie przedstawiamy nowiusieńką książkę Johna Lennoxa o tym właśnie, co nieraz spędza już nam sen z powiek, a mianowicie o co chodzi z tą sztuczną inteligencją, jaka jest nasza przyszłość, jaką rolę odegra sztuczna inteligencja właśnie w tej przyszłości. Co dokładnie znajdziecie w tej książce? Po pierwsze, rzetelny opis tego, czym jest właściwie sztuczna inteligencja, na jakim etapie tworzenia jej obecnie jesteśmy i do czego już teraz jej się używa i do czego mamy nadzieję, że będziemy jej używać. I to też rodzi się pytanie o obawy, czy istnieją jakieś zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją. I nie bez przyczyny ta książka nosi tytuł 2084, nawiązuje oczywiście do słynnej książki 1984, bo oczywiście jednym z tych zagrożeń, z tych obaw, przed jakimi stoi ludzkość, to jest wszechobecna inwigilacja, system społecznych kredytów. I to już nie są teorie spiskowe, to nie jest już fantastyka, ale to jest naprawdę realna obawa, przed jaką stoimy. I cała rozmowa o sztucznej inteligencji to jedno, o technologii związanej z sztuczną inteligencją to jest jedno, ale ważna też jest, o ile nie ważniejsza, moralność, jaka za tym wszystkim stoi. Bo jeżeli chcemy, żeby sztucznej inteligencji dać pewną władzę, na przykład do kontrolowania społeczeństwa, to jakimi zasadami będzie się ona posługiwać? Kogo będzie słuchać? Jak będzie rozróżniać, co jest dobre, czy co jest złe? I to są podstawowe pytania, przed którymi stoimy i musimy na nie poszukać odpowiedzi. Mało tego, jeżeli mówimy o inteligencji, to zasadnicze pytanie brzmi, czym właściwie jest inteligencja? Jaka jest jej natura? I skąd ona pochodzi? I to jest podstawowe pytanie, od którego Lennox właściwie zaczyna swoją książkę, bo jeżeli człowiek jest tylko supermaszyną, powstałą przez przypadek na drodze ewolucji, to w zasadzie skąd mamy taki termin jak godność człowieka i dlaczego go przestrzegamy? Czy to jest tylko wytwór naszej współczesnej kultury? A jeżeli tak, to właściwie możemy ją zmienić, tą kulturę. I widzicie, że pytania się cały czas mnożą, ale obiecuję Wam, że John Lennox odpowiada na bardzo, bardzo wiele z tych pytań. I jednym z takich głównych punktów, jakie omawia John Lennox, to też jest polemika z poglądami Yuvala Harariego, dotyczącymi m.in. tego, czym jest śmierć, czy transhumanizm jest dobrą alternatywą, jak ma się dokonać. Ponieważ Harari zdaje się mieć taki pogląd, że śmierć to jest tylko problem techniczny dla ludzkości i powątpiewa na przykład w wolną wolę człowieka. Posuwa się nawet do tego, że wyznacza cel dla ludzkości. Harari, mówimy o Harari, która będzie według niego awansowała ludzi do poziomu bogów i przekształcania gatunku Homo sapiens w Homo Deus. Widzimy zatem, że wraz z postępem rozwoju technologicznego pojawiają się tutaj myśli filozoficzne i one stawiają ważne kwestie i ważne pytania i też ważna jest na te pomysły nasza chrześcijańska odpowiedź. I John Lennox proponuje nam odpowiedzi, mówiąc o inteligencji wyższej niż nasza. I ma odwagę powiedzieć, proszę Państwa, taka inteligencja istnieje. W tej bezwzględnie dobrej formie jest to Bóg Stwórca. Natomiast jest jeszcze inna inteligencja. Ta, która chce zaprowadzić zło i chaos w naszym świecie. Natomiast odpowiedzi o przyszłości ludzkości możemy szukać tam, gdzie spotkamy proroków, których przepowiednie się już sprawdziły. John Lennox oczywiście odsyła nas w stronę Biblii, odsyła nas w stronę Apokalipsy.
Bardzo gorąco polecam tą książkę. Jest to bardzo dobra lektura na obecne czasy, bo John Lennox doskonale przeprowadza nas przez współczesną technologię i zauważa takie niuanse i problemy, a także ukryte przesłania, które stoją za niektórymi pomysłami właśnie rozwoju technologicznego na przykład. Doskonale polemizuje w tej książce z osobami, które reprezentują ateistyczny i naturalistyczny światopogląd. I co tu dużo mówić, wydaje się, że ich poglądy mogą być niebezpieczne. Ale czy powinniśmy się bać? Jak znacie Biblię, to chyba wiecie, kto ostatecznie zatriumfuje. Zapraszam do księgarni Kontra Gentiles po książkę 2084 Sztuczna inteligencja i przyszłość ludzkości Johna Lennoxa. Link jak zwykle w opisie filmu, a o książce, o naszej przyszłości mówiła Małgorzata Matej.